Jeżeli chodzi o wyjściowy skład Polonii, no to w bramce wystąpi Michał Brudnicki, dalej Eryk Mikołajewski, Rafał Kiczuk i wracający Tomasz Wełna, który pauzował w ostatnim meczu za żółte kartki. W środku pola Łukasz Piątek, Kacper Roguski i oczywiście Łukasz Piątek, natomiast z przodu Patryk Paczuk i Marcin Kluska. Rozpoczęła Polonia Warszawa. Dzisiaj na biało poloniści, na niebiesko gospodarz. Tomasz Wełna. A na pewno jego obecność dzisiaj tutaj może być kluczowa w poczynaniach naszej defensywy, aktualnego lidera trzeciej ligi grupy pierwszej. Już zdobyli szybko poloniści. Pieńkowski, tak jak w ostatnim meczu z Mamrami Giżycko. Mamy nadzieję tutaj na jego rajdy lewą stroną. Wykłada piłkę do Piątka. Piątek, uderzenie blokowane przez zawodnika broni Radom. Marcin Kluska. Kluska, świetne podanie, ale szkoda, że nie dotarło ono do Kacpra Roguskiego. Jeszcze przejmujemy piłkę na połowie rywala. Piątek, Roguski. Roguski z dystansu. Roguski, ale obok bramki to... Marcin Pieńkowski. Pokazuje się teraz do gry Paczuk. Nie ma spalonego. Paczuk wychodzi na czystą pozycję. Patryk Paczuk, dogranie w pole karne. I co jest? Jest bramka! Adam Pazio! 9. minuta spotkania, ależ otwarcie tutaj Polonii Warszawa i znowu świetna akcja lewą stroną boiska. Już wydawało się, że to dogranie do Adama Pazio nie będzie dokładne, ale wszystko odbyło się tutaj tak, jak należy. Adam Pazio, 3. bramka w tym sezonie. 2 razy trafił w Białobrzegach dla Polonii, a dzisiaj w 10 minucie strzela pierwszą bramkę dla Polonii Warszawa w tym starciu z bronią Radą. Michał Wrzesiński. Tomasz Wełna dobrze wyszedł tutaj w powietrze. Pieńkowski przedłuża to zagranie do Paczuka. Paczuk świetnie powalczył o tę piłkę. Patryk Paczuk idzie teraz na przebój. Podłącza się Pieńkowski. Wypuszcza go Patryk Paczuk lewą stroną. W polu karnym już jest Kluska. Pieńkowski... Świetnie nawinął rywala Marcin Pieńkowski. Pieńkowski! Dośrodkowanie w pole karne. Próba na naszą połowę. Roguski. No troszkę tutaj był wrzucony na konia tym podaniem. Kacper Roguski. Udało się piłkę utrzymać. Adam Pazio. Płaskie dogranie do Piątka. Piątek. Uderzenie. Coś nieprawdopodobnego, ale obrona Kosiorka. Jeszcze nie koniec. Pieńkowski. Paczuk. Słupek. Piątek. Co tam się dzieje? Jeszcze sytuacja. Ależ to było zamieszanie. No blisko, blisko bramki poloniści. Ale szkoda. Ale musimy tutaj iść za ciosem i wykorzystać teraz te dobre minuty czarnych koszul. Pieńkowski. Ależ obieg tutaj rywala. Zatrzymywany faulem w tej sytuacji Marcin Pieńkowski. Znowu jego świetna akcja po tej lewej stronie boiska. Adam Pazio. No, niestety niedokładne to dogranie naszego zawodnika, ale bez konsekwencji. Wełna. Marcin Pieńkowski teraz ma troszkę więcej miejsca z lewej strony. Pieńkowski, podłącza się Kluska. Pieńkowski jednak idzie tutaj na przebój, wypuszcza sobie tę piłkę lewą stroną boiska. Marcin Pieńkowski, co on tutaj wyczynia w tym polu karnym? Roguski, Piątek, ależ odegranie do Roguskiego. Roguski, ależ akcja! Pazio, czy będzie rzut karny? Nie, zdaniem arbitra nie ma jedenastki w tej sytuacji. Ale jak wiemy, jest lotnisko tutaj w Radomiu, także nic dziwnego, że również i zagraniczni zawodnicy w barwach broni Radom. Teraz z pierwszej piłki rozegrana ta akcja, jest sytuacja, uderzenie na bramkę, zablokowana ta sytuacja przez naszych zawodników, uderzał Bartosz Olszewski. Ale teraz przedarli się tutaj prawą stroną boiska broń Radom, jest trochę miejsca, musi uważać Tomasz Wełna. Ależ interwencja, niestety nie udało się odzyskać piłki Tomkowi, jeszcze Piątek pomaga w defensywie, wyłożenie piłki, ależ mamy teraz dużo szczęścia, uderzał Elian Hernandez. Elian Hernandez, wrzutka na pole karne, świetnie ustawiony Brudnicki, no i teraz dla odmiany to my mieliśmy sporo szczęścia w tej sytuacji. No jeszcze 2 minuty regulaminowego czasu gry, trzeba koniecznie tutaj wytrzymać. Z tym korzystnym rezultatem, co najmniej tak korzystnym, do gwizdka.
Paczuk. Dobre teraz wypuszczenie Piotra Marcińca, jest Kluska, jest też Pieńkowski, Marciniec, świetnie minął tutaj rywala. Marciniec wykłada piłkę do Pieńkowskiego, Pieńkowski, czy dojdzie Marcin do tej piłki? Nie, jednak świetne wyjście w tej sytuacji Kosiorka. Kiczuk, próba prostopadłego wbicia tej piłki w 11 metr, bieg tam Kluska i Pieńkowski, ale piłka zatrzymuje się na zawodnikach broni Radom. Teraz przerzut do lewej strony, tam jest Michał Kielak drybluje po lewej stronie, Kielak, dośrodkowanie na pole karne. Był już sporo tutaj eksploatowany, no ale musi tutaj dać z siebie wszystko Marcin Pieńkowski. Liczymy na niego w tej drugiej połowie, bo chyba nikt jak on tutaj tego wiatru nam nie zrobi z przodu. Wełna, dobrze teraz popracował w defensywie Tomek Wełna. Nie ma faulu, Pieńkowski. Przywilej korzyści zdaniem arbitra w tej sytuacji. Roguski, Patryk Paczuk. Paczuk z dystansu po ziemi broni w tej sytuacji Jakub Kosiorek. 15 minut gry już prawie za nami. Teraz dośrodkowanie w pole karne, ale wybija je bez problemu Jan Głowacki. Ta pierwsza połowa na razie zdecydowanie lepsza w wykonaniu polonistów. Trzeba wrócić do tej gry, która miała miejsce w pierwszej połowie. Może teraz Pieńkowski. Pieńkowski, dlaczego teraz nie trafił Patryk Paczuk? Miał piłkę na 5 metrze i znów zabrakło tego dobrego dołożenia nogi, żeby prowadzić w tym spotkaniu. No i dostarczyli piłkę do prawej strony boiska. Tutaj jest Tomasz Bartosiak. Bartosiak, uderzenie na bramkę. Tego chyba szuka uderzenia w tej sytuacji. Adam Pazio czy Marcin Kluska? Marcin Kluska, ależ uderzenie broni Kosiorek, dobitka Wełny. Łapie tę piłkę Kosiorek, ależ to było potężne. Dobre uderzenie Marcina Kluski. Michał Brudnicki. Teraz też efekty świetlne prezentowane tutaj przez kibiców broni Radom, a tymczasem ruszamy z kontrą. Jest dośrodkowanie w pole karne Goliasza. Goliasz jeszcze raz poprawia, dobra interwencja Marcińca. Już ruszamy z kontrą w drugą stronę. Adam Pazio, teraz więcej zawodników Polonii musi się podłączyć do tej akcji. Jesteśmy tylko w trójkę na połowie broni Radom i już jest po kontrze. Teraz pomylił się Kosiorek, Krystian Pieczara, no to musi być gol, Pazio, prosto w Kosiorka uderzenie Adama Pazio, coś nieprawdopodobnego. Olszewski. Diaz. Kielak. Z pierwszej piłki teraz zagranie, dobrze powrócił tutaj do obrony Pieńkowski. Co się tam stało? Ależ mieliśmy mnóstwo szczęścia po tym wybiciu piłki. Piłka trafiła w słupek, jeszcze nie koniec. Goliasz. Próbuje teraz zwieść Wełnę. Goliasz dograł tę piłkę. Jest niestety bramka. Łukasz Piątek wepchnięty przez Michała Kielaka do naszej bramki. To, co nie udało się przed chwilą gospodarzom w tej akcji, w której piłka trafiła w słupek, udaje się chwilę później. Bez konsekwencji pokazuje teraz Piotrek Marciniec, że musimy być tutaj bardziej zbici w tych kontrach. Pokazywać się odważniej do gry. Teraz bardzo dobrze Piątek bez faulu odzyskuje piłkę. Marcinio. Marcinio z dystansu uderzenie. No i to było już coś. Mosiejko. Marciniec. Mikołajewski musi teraz uważać. Dobry ten dribbling Mikołajewskiego. Na nasze szczęście Mikołajewski. No już to podanie nie za bardzo i rusza kontra zawodników broni, ależ fatalny błąd Kiczuka. Michał Kielak. Już trzech zawodników broni. Kielak, prostopadłe zagranie. Broni Brudnicki. Broni Brudnicki. Marcinio też tym przyjęciem niedokładnym
nie pomógł, ale też to podanie było dosyć mocne. W tym momencie arbiter zakończył spotkanie. Broń Radom wygrywa 2-1.